Cześć. To ostatni odcinek z serii Obecność, przestrzeń modlitwy Jezusowej. Dzisiaj o tym, czego uczę się w rekolekcjach kontemplatywnych i jak podtrzymać kontemplacyjny styl życia. Czego uczę się z kontemplacji, czego uczę się z rekolekcji kontemplatywnych? Przede wszystkim bycia tu i teraz. Bo tak jak na medytacji, ja w czasie kontemplacji, w czasie trwania przy Bogu, zwracam moją uwagę na Chrystusa i na obecność Jego w tym danym momencie. Tak samo to, co się dzieje na kontemplacji w ciszy, przenika całe moje życie. To już nie jest stan, kiedy ja się tylko modlę w ciszy, ale ta modlitwa zaczyna się wydarzać w moim życiu przez sposób tego, jak żyję. Czyli być tu i teraz, być maksymalnie uważnym na to, co robię. Być skoncentrowanym na drugim człowieku, kiedy ten przychodzi do mnie, żeby umieć go usłyszeć, żeby być przy nim, a nie przy swoich myślach, które gdzieś tam mi krążą. Następną rzeczą będzie już a propos myśli, że nie muszę skupiać się na wszystkim, co przychodzi do mojej głowy. Czy trudnych uczuć, że mogę się na nie zgodzić, aby one były w moim życiu, mogę je przecierpieć, ale też nie muszę na nich zwracać uwagi tak dużo. One nie mogą, mogę zdecydować, że one mnie nie będą pochłaniać. Te zdolności nabywamy w trakcie czasu medytacji, w trakcie czasu trwania przy Bogu, kontemplowania Boga. Tak jak powiedziałem, to się staje moim stylem życia. I ojciec Jalicz w ostatnim okresie rekolekcji kontemplatywnych mówi o tym, że powinniśmy ustalić sobie priorytety, aby podtrzymać ducha kontemplacji w moim życiu codziennym, kiedy już wychodzę z rekolekcji, szczególnie tych zamkniętych rekolekcji, gdzie wyjechałem poza dom, żeby być z Bogiem na pustyni, to po tych rekolekcjach potrzebne mi są postanowienia, aby podtrzymać ducha kontemplacji. Tak, przede wszystkim ojciec Jalicz mówi, uwaga, zadbajcie o sen. Jednym twoim pierwszym, najważniejszym priorytetem jest to, żebyś dobrze się wyspał. Kolejnym jest to, żeby dbać o zdrowie fizyczne, o sport. Czy to będzie jakiś sport bardziej zaawansowany, czy po prostu spacery, może jakieś lekkie przebieżki, może rower. Potem kolejnym, dopiero na trzecim miejscu on mówi modlitwa, czyli modlitwa kontemplacyjna, taka jak na rekolekcjach, jako priorytet dopiero na trzecim miejscu. Uwaga, czwarte to spędzanie czasu z tymi, z którymi żyję. Z tymi, z którymi żyję, z tymi, z którymi... Może tak, czwórka, o. Z tymi, z którymi żyję, z tymi, z którymi jestem na co dzień. A piąte to jest czas na pracę. To znaczy, nawet jeżeli w moim życiu ja poświęcam 8 godzin na pracę, to ona nie musi być priorytetem moim. To nie znaczy, że mam nie pracować. To znaczy, że ja się nie przywiązuję do tego aż tak bardzo. Wykonuję moją robotę najlepiej, jak potrafię, ale to nie jest coś, co zabiera 100% mojej uwagi. W takich właśnie, kierując się tymi 5 priorytetami, ja mogę kontynuować moje życie kontemplacji, ciszy, odkrywania Boga w codzienności, odnajdywania Go w sobie samym i we wszystkich rzeczach dookoła mnie. Dzięki Wam bardzo serdecznie za to, że chcieliście słuchać tego, czym są rekolekcje kontemplatywne. Dzięki Wam za tę podróż przez podręcznik ojca Jalicza i zachęcam Was bardzo serdecznie do modlitwy. Jak się modlić kontemplatywnie, jak trwać przy Bogu, o tym możecie usłyszeć w jednym z filmów, który nagrałem wcześniej, który mówi specjalnie o tym. Dzięki Wam raz jeszcze, trzymajcie się z Bogiem i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś kiedyś.